Cześć! Demi powinna być teraz w pracy, ale nie jest, bo wszyscy się zresetowali dlatego, że włożyłam sejwy z powrotem do komputera i w każdej rodzinie teraz tak będzie, więc to nie jest pewnie najlepszy pomysł ogólnie, żeby wychodzić z rodziny wtedy, kiedy ktoś jest w pracy, ale jest to dosyć trudne, żeby tak nie robić, no ale potem jeśli rzeczywiście wyjdzie tak, że się wszyscy zresetują, bo włożę albo wyjmę jakieś mody, to oni się potem spóźniają i to jest takie problematyczne, nie? Więc fajnie by było się postarać, żeby tego nie robić, ale to nie, nie będzie łatwe. Także nic nie obiecuję. Allegra oficjalnie jeszcze nie szukała pracy, ale szukała dlatego, że robiłam tutaj małą nagrywkę na angielski kanał. No ale możemy jeszcze raz, bo może się okaże, że nie wiem, po resecie są w ogóle nowe zupełnie prace dostępne czy coś. Tam akurat aktorstwa nie było. Demi, ty musisz w ogóle iść. A nie gazetka. Nie, chyba są te same. No i właśnie tak zastanawiam się, czy tej Alegrze to już może nie odpuścić i nie dać po prostu. Znaczy, nie, nie aktorstwo, tylko artysta. W aktorstwie to ona jest teraz. Um, czy właśnie nie odpuścić i czy nie ustawić już jej inseminatorem tej pracy. Ona ma 30 lat. Może już kurczę czas, żeby mogła sobie wyrobić jakąś tutaj rangę artystki. Um, myślę, że może niech zdobędzie po prostu ten dziesiąty poziom kreatywności i to już może być taki moment, kiedy ona po prostu będzie mogła bez problemu się zatrudnić jako artystka, nie? Ma to jakiś sens dla mnie, także um, może po prostu tak zrobimy. Są rachunki do zapłacenia yy, i na razie za bardzo nie stać ich, więc poczekamy. No tylko, że ona idzie do pracy zaraz, za czym w sumie dobrze, bo ona nieźle całkiem zarabia, więc jak na drugi poziom kariery, no w tym show biznesie jest spoko ogólnie pod tym względem. Um, no, więc niech ona może lepiej zarobić. Znaczy, no jeśli by miała jakiś dzień wolny do wykorzystania, no to by po prostu sobie wzięła i, i tyle, nie? I by sobie nadal nad tym malowaniem pracowała, ale no niestety, niestety trzeba iść do pracki. Jak zwykle praca na etat niszczy marzenia. Tak, więc tutaj dwa dni y, zagramy sobie, dogramy turę do końca i y, 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 potem idziemy do Klimków. Tutaj te dwa dni to ekspresowo pójdą raczej, bo one tylko do pracki chodzą i tyle. Y, no i właśnie tak zastanawiam się kurczę nad tymi kotami cały czas, y, bo Alegra chce mieć zwierzaka i no myślę, że to by był niezły pomysł, jakby no te zainteresowania trochę nie do końca tutaj ten, ale to można równie dobrze pójść kupić jakieś czasopismo i już te zainteresowania się zmienią nie, więc to jest takie, że no można sobie to jakoś tam kontrolować też, no wiadomo, że też tam modami i yy, tymi yy, kodami też można sobie to zmienić łatwo ale no, yy, no ale to wtedy osobowość też to możesz zmienić, więc no tak, a to jest w, w grze samej już trudniejsze do zrobienia yy, a czy możliwe Um, znaczy, przynajmniej u e, dzieci, nastolatków i tak dalej. U dorosłych Simów to już za bardzo nie. Um, no i tak, no i właśnie myślę, że, że może rzeczywiście te koty by tutaj były spoko, dodatkiem do rodziny. E, że właśnie Allegra mogłaby trochę to swoje założenie rodziny przez właśnie posiadanie kotów. Myślałam, żeby one miały w ogóle jakąś hodowlę tych kotów, nie? Żeby były dwa. Żeby była para, i żeby one się tam rozmnażały, ale nie wiem, czy to nie będzie trochę zbyt po problematyczne po prostu. Um, więc myślę, żeby może tym kotom po prostu dać jakieś prace, no nie, i je jakoś tam trenować, i w ogóle. E, może trochę więcej sensu miałoby to z psami, ale, ale jakoś tak stwierdziłam, że, e, że koty mi do nich o wiele bardziej pasują. Jeszcze was nie stać. A nie stać, dobrze. Jak masz tak trochę mało towarzystwa, to może zadzwoń sobie do kogoś. Wiem, że ty nie jesteś wybitnie towarzyska, ale może zadzwoń do Jane, bo się w sumie przyjaźnicie. Zapytaj, co tam u niej. Nie wiem, czy jesteś na tyle uprzejma, żeby pytać, co u kogoś słychać, ale. Ale jak czujesz się samotna, twojej partnerki nie ma w domu, no to może sobie pogadaj z koleżanką, z którą kiedyś mieszkałaś. O właśnie, a propos tego, em, tego pokoju tutaj, który ma być jakby, tak powiedzmy, że na wynajem e, poniekąd, em, to no, Galagera trzeba gdzieś wsadzić, nie? Teraz jak Galager ma połączenie rodzinne z kimś e, w mieście, no to no, coś trzeba z nim zrobić, nie? On musi być grywalny. Nie może sobie być miastowym na zawsze, nie? Więc y, tak, więc ja pomyślałam, że ja tutaj Galagera wsadzę od początku następnej tury, żeby to było takie nowe, wyrównane ze wszystkimi. I myślę, że zrobię tak, że on będzie y, mniej więcej w wieku Wanesy bo um, no, no, chyba nawet będzie rówieśnikiem jej i potem po prostu się zastanowimy, co z tym galagrem dalej zrobić, nie? Dobra, myślę, że to ma dużo sensu, żeby one rzeczywiście miały kota. E, tylko teraz tak, um, czy będziemy sobie, bo nie ma w ogóle sklepu zoologicznego nadal tutaj. Czy one idą się barbnąć? Ta do, dopiero co z, z pracy wróciła i. A nie, już, już myślałam, że. Nie, brzmiałaby siebie na tym. A ona poszła tam coś innego robić. E, pieścić czy coś. E, dobra, weź sobie, nie ty. Weź sobie to. Tam telefon znowu dzwoni. Znaczy, nie znowu, bo wcześniej to. Ale to ty dzwonisz. Wcześniej to nie telefon dzwonił, tylko to Demi dzwoniła. No nie, no. Hel... No tak, no przecież to musi. Musi być Heliantos, przecież zawsze, nie. Przecież by skis, jakby nie zadzwonił, e, albo nie przylazł. Tak, no i teraz właśnie jest pytańko, czy e, będziemy adoptować ze schroniska? Czy będę wstawiać szybko jakiś sklep zoologiczny w np. Stonefield i e, czy będziemy sobie robić tego kota? Albo czy ja po prostu zrobię w kas tego kota i wsadzę go tu? Może tę rozkminkę sobie już zostawię na następny raz. Mam jeszcze jeden dzień tylko tutaj do zagrania, więc ten kot może jeszcze poczekać chwilę. No dobra, a co Demi ma? Aha. Ona musi po prostu dostać awans. I w sumie tyle. Pamiętajmy, że to się nie liczy. Nie patrzymy na to, kurde. Za każdym razem muszę przypominać, bo potem jest, "Ej, ale przecież ma przyjaciół do zdobycia. To nie docenię węzu. No właśnie, że nie. Są mody. Tak, więc no musi zadziałać 175% szans, po prostu, że ona dostanie awans y, następny i. Y, a, aż będzie miała za dużo charyzmy do zrobienia, no nie? Tak to miało być. Chociaż już mnie męczy trochę to, że ona w tym wojsku pracuje, już chętnie zmieniła jej tę pracę. A ty idź sobie może tutaj w piłę pograj? Um, bo w sumie to dobrze by było może to troszeczkę podświetlić, żeby można było wieczorem też grać. No, bo tutaj sport, jak w ogóle z entuzjazmem w tym sporcie, no na razie nic. A miałam im wstawić prysznic tutaj do tej na górze łazienki, żeby troszeczkę się łatwiej, no żeby było wygodniej korzystać z łazienek ogólnie, żeby nie trzeba było na dół schodzić na przykład, żeby wziąć prysznic czy coś, eee, ale czy was stać na prysznic? Chyba tak, bo chciałam wstawić ten taki, o ten z zasłonką, myślę, że on najbardziej będzie tam pasował, nawet kurczę taki miedziany by mógł być, całkiem cute. Czy on jest dobrze wstawiony, że można tam wejść? Tak, okej. Okay. Można to rozpoznać po tym, że tutaj jest takie spadziste, że tutaj jest po prostu próg zdjęty jakby z tego prysznica, że można tutaj wejść, nie? Bo ja, ja kiedyś miałam straszny problem z tym, żeby ustawić dobrze ten prysznic, żeby oni mogli tam wchodzić. Ciągle mi tam elagandę robili, ale w końcu się skapnęłam, że no po tym można po prostu poznać, czy to jest dobra strona. Widzę, że mi się już znudziło. Czy ja mówiłam, że tutaj na tej ścianie naprzeciwko łóżka fajnie było jakiś obraz powiesić? O nie! To dobrze, że jeszcze nie powiesiłam obrazu żadnego drugiego tam. No co ty. Kurde, no przecież nie ma alarmu, no. Ach. Nie, no przecież pianino za 2000 tysiące zaraz zabierze. Dobra, myślę, że Demi powinna być taka bardziej czujna. Czy możesz w ogóle przybiec tutaj. Halo, szybciej. Demi, ile ty wstajesz? No. Ja jeszcze się ubrała, no tak. Kurde, no przecież ona już tam, już paluchy ma na tym. Już ma paluchy na pianinie. No, no zobacz, no przecież to jest oczywiste, że to jest. Pierwsza rzecz, którą zgarnie, no. Co za gówno, no... Aha, ta poszła się drzemać. Pani Arianno, proszę nam tutaj oddać nasze pianino. Jak wygra, to pieniądze tylko dostaniemy i na razie nas nie będzie stać. No nic. O, już myślałam, że Allegra będzie narzekać, że pianina nie ma. No. Kurde. Prawie wykopała ją za balkon. No i bardzo dobrze. I można iść dalej spać. No i chyba kupimy alarm w takim razie. R Raczej ludzie jak już mają włamanie kiedykolwiek, to potem kupują sobie system alarmowy, nie? W ogóle czy no, chyba dlatego, że śpią, nie mogę, ale ogólnie można kliknąć na ten i uwolnić tego włamywacza, nie? E także. I wtedy chyba policjant cię nie lubi, czy coś tam. Ale to sobie po co? W sensie? Kto, kto by robił coś takiego? To jest bardzo dziwne ale ciekawa taka ukryta, ukryty smaczek. A zaraz, ono jeszcze przy... O nie! Tylko 1700 dostaliśmy za pianino i jeszcze ten drogi regał, który tutaj stał. No bo to było już takie trochę, przynajmniej to pianino było używane mocno już, już chwilę tu stało. Kurde! A ten reg na ten regał to dopiero co uzbierały, no. Okej, okay, to od razu alarm kupię, zanim zapomnę. Tu jeszcze jest tylne wejście, więc w dwóch miejscach musi być alarm. W sumie, jeśli ten Gallagher ma być w wieku Vanesy, to właściwie najlepiej to było go wczoraj już tutaj wsadzić, żeby te dwa dni w dorosłości mu już minęły. Także może ja go już teraz ten i mu odejmę jeden dzień i będzie ten, i będzie po prostu ciekawiej, jak on tutaj będzie. To teraz tak. Potrzebuję dwóch rzeczy. Pudełka i drzewka. Mam nawet chyba też i Simblendera, ale ten, do, do tego Insiminatora jestem już tak przyzwyczajona, że, że zazwyczaj nim wszystko robię. Gallagher Newman. Hello. Add to household. No i już. No właśnie, on ma 38. To jeszcze czy chyba z inseminatora najlepsza jest ta klepsydra? Tak, żeby mu jeden dzień odjąć. Eee, o! Odejmij jeden dzień, Galager. No i zaraz będzie w wieku Vanesy, jak tura przejdzie. Tylko czasem tu nie tego. Nie, nie miej jakichś tu pomysłów. Ej! Ej! Nie po to cię tu wsadziłam, okej? Okay? No, no spoko, no macie jakąś tam chemię. Ten w ogóle z Lily ma największą chemię, nie mogę. Ale przyjaźni się z. Czy ona nie jest z uniwersytetu, ta typiara? Wydaje mi się, że jest taka, że to jest ta dziewczyna w tej, w tej fioletowej sukience w Bobasy. A bo on się w ogóle przyjaźni z wieloma ludźmi, no bo jest w końcu miastowym, nie? E, a nie, no rzeczywiście dużo ludzi z uniwersytetu zna, bo też i ta. I ten. Dlaczego on młodych dorosłych prawie samych zna? Um, przecież on nie był na studiach nigdy. No dobra, Alegra tutaj nie ma czasu, bo ona idzie do pracy niedługo, więc niech ona maluje. E, a jego zaraz urządzę, tylko że jak go dodałam do rodziny, to on niespecjalnie przyniósł jakiś hajs, więc może sobie wpiszę jednego kaczynga. No przecież on musi mieć jakieś pieniądze. Co? Co, jak to chief of wstaw? On ma 23 lata i żadnych studiów skończonych. Nie! Czemu? Czemu gra to zrobiła? Ha! Nie mogę z na wyższym stanowisku niż Georgia. Jakiś gówniarz. O nie! Chciałam zobaczyć, jaką ma pracę, żeby na podstawie tej pracy dodać odpowiednią sumę pieniędzy mu. No bo musieliśmy że jakieś pieniądze, jeśli wynajmuje pokój gdzieś tam, no nie? Kurde, i co ja mam z nim zrobić teraz? No przecież nie może być kurde na dziesiątym poziomie medycyny, typek. Jeszcze te umiejętności, jestem w stanie jakoś przeżyć, chociaż 10 punktów logiki wydaje mi się, że to może być troszeczkę za dużo. On nie ma tego we wspomnieniach, że zdobył te punkty. Nie, no bo to, 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 to tak nie działa. Prawdopodobnie jego mm, podświetlonym hobby będzie majsterkowanie, wydaje mi się, że to jest bardzo możliwe. E, więc y, jeszcze ta technika okej, okay. może być taki... Taki po prostu taką złotą rączką, nie? E, taki trochę uzdolniony w tej kwestii, ale no i to sprzątanie już te, też już tam niech będzie się przyda, ale, ale no ta logika to jest trochę za dużo i, i ta praca to w ogóle to nie może tak być. O Boże, nie mogę. Gdzie ten komp komputer? No dobra, to um, jeszcze misiek. To jest to? Tak. Znaczy, no to jest misiek, ale nie byłam pewna, czy to jest do y, umiejętności. Logiki dam ci 5, gościu. mniej trochę, ale kurde, nie na maksa. I no nie wiem teraz w sumie, y, jaką pracę mogę mu dać. On oczywiście ma jakieś mega rodzinne pragnienie życiowe. No, tylu dzieci na pewno nie będziesz miał. Nie będziesz samcem rozpłodowym. Ja nie robię tylu dzieci, um, więc myślę, że może mu przelosuję też stołeczek jeszcze. Chociaż nie. To akurat z Manipulatora jest lepsze. Uh, aspiration. O! No tak. No tutaj, jak będą koty, to w sumie. Ja mogę mu to zostawić w sumie. Czemu nie? Um, a co do pracy: skoro on ma technikę, logikę i sprzątanie. Kurczę, w której pracy takie rzeczy są? W której pracy w ogóle jest technika i sprzątanie jednocześnie? No właśnie w medycynie, tylko że też takie mam, że jak Sim nie był na studiach, to ta medycyna to tak średnio w sumie nie. No Georgia była na studiach, Megan też była na studiach, więc to ma sens, że one pracują w medycynie. Um, znaczy no, jeśli ktoś by był jakimś tam ratownikiem, czy może czy nawet pielęgniarzem, no to jeszcze okej. Okay. E, jeszcze powiedzmy, że w miarę, ale no, no, nie, no nie może być na najwyższym poziomie medycyny bez studiów. Mogłabym mu ustawić, że ma studia, ale no, no, no nie. Nie, niech będzie taki bez szkoły. W ogóle inną branżę muszę mu wybrać, bo no, w medycynie już dwie osoby pracują, więc. A może jakaś architektura. W sumie, no tam, tam technika. Jeśli on ma być taką złotą rączką, no to w sumie architektura nawet pasuje, nie? Nie wiem, czy tam jest sprzątanie. Jest na pewno kreatywność, więc pewnie będzie musiał nad tym trochę popracować, ale nie szkodzi. Myślę, że to do niego całkiem pasuje. I dostał na start trzeci poziom, więc myślę, że może tak zostać. Ok, zarabia 284. No myślę, że na tyle, żeby kupić mu tam łóżko. I, I coś, zasadniczo to w sumie łóżko, tylko mu jest potrzebne. Um, to dodam po prostu tyle hajsu, ile jest potrzebne, może, czy coś? Nie jestem pewna. <grych> Dobra, kupiłam łóżko za 580 i dwóm rzeczom zmieniłam kolor, więc będzie 610. Także postaram się tyle dodać, i to będzie po prostu jego budżet. I teraz będzie sobie zarabiał. I dodawał do puli rodziny. Mogłabym mu tam jakieś konto w banku założyć, czy coś tam, tym Monix Computer, ale mi się nie chce w takie rzeczy bawić. Po prostu, jak będzie się potem wyprowadzał, to część y, funduszy rodziny weźmie ze sobą i spoko, nie? I uznamy, że to są jego pieniądze po prostu. Dobra, może być 629, niech będzie. No dobra, i mamy Galagera. Już posprzątanego Galagera, uporządkowanego odpowiednio. Teoretycznie, żeby być architektem, też trzeba mieć studia, no nie? Ale no, jakby na tych niższych poziomach, no to on jest takim budowlańcem, więc to, to ma więcej sensu. Jakiś job stopinator mu się potem zrobić, czy coś i, i będzie git. Zwłaszcza, że jego pragnienie życiowe nie jest związane z karierą. Tak myślę, że może mu zmienię te ciuchy w sumie, te, te gacie i sweter, które są w perfekcyjnym prawie negatywie względem siebie. Gas i jab chyba zapodam po prostu i tyle. Ten sweter może być, bo e, ładnie w nim wygląda, ładnie mu w czerwonym. E, tylko te gacie możemy zmienić, no bo kurde, krótkie gacie do swetra, serio. Możesz mieć nawet jakieś jasne jeansy, żeby ta kolorystyka się zgadzała. Tylko że kurczę długie spodnie. No, sweter ma sens w kwitnących zgrze, bo tu jest chłodno, więc spoko, nie? A no tak, na wizytowy ma strój księdza. No, może jednak nie. A, on jeszcze nie ma żadnej szafy. To mogłam po prostu kachinga wpisać zamiast kombinować, ale no nie pomyślałam, że jeszcze szafę trzeba będzie mu kupić. 190. No dobra, to już odpuścimy. To na to będzie musiał już sobie zarobić. <laughs> I ja chyba tutaj nie O mam. O fajnie. E, bo potrzebuję, Chociaż nie, czy to nie na drugiego Sima się? Klika czasami. Add to friendzone. Nie chcę żadnej dramy tutaj, więc po prostu od razu friendzone i dziękuję. I od razu samego go zostawiają, żeby kurde znowu okradł. I właśnie, one dopiero co włamywacza miały i teraz jakiegoś obcego typa wpuściły do domu. Świetnie. Pss. Zaraz zobaczę, czy faktycznie jego hobby to jest ym, właśnie majsterkowanie. Kurde. Jak ja tutaj wyczuwam tych simów. Troszkę samotność, więc może... No, do któregoś z tych przyjaciół swoich zadzwoń masz ich dużo. On będzie dodawał do puli w ogóle przyjaciół, a ja mam moda, że nie trzeba przyjaciół mieć. No cóż. No przynajmniej u Demi pewnie teraz jest zero. Wymagane. Do młodych dorosłych zawsze można dzwonić. Oni nigdy nie są zajęci. Oho, kociaka chcę już, i szczeniaka też. E Okej, okay. więc może jednak małego kotka sobie weźmiemy. Żeby galagera trochę uszczęśliwić jak tutaj jest, no ma taki niski wskaźnik. No tak, no to jest związane z jego pragnieniem życiowym też, nie. Okej, okay, Demetria dostała awans i teraz potrzebuje piątego poziomu charyzmy i dalej już nie będziemy szli. Jakby zdobędzie ten piąty poziom, prawdopodobnie następny awans i potem już nara. Zmieniamy pracę. Na ósmym poziomie dopiero. Eee, znowu coś? Serio? No nie! Znowu kurde, zaraz testing cheats zrobię i żeby spadł ten telewizor. Proszę, niech se wisi, kurde, na schodach w powietrzu. Proszę spaść. No dlaczego nie spada? O! No! I fajnie. Ale wiem, że tego nie można sprzątnąć. Dobrze. Tak, jaka zmęczona po tej piłce. No dobra, to może jednak nie będę tego odkładać na następną turę. Znaczy, no poniekąd tak, bo będzie już po 18, jak to zrobimy, ale jeszcze teraz y, zaadoptuję tego kota. Y, jaki kociak jak nam się trafi, to po prostu weźmiemy. Weźmiemy, co jest. Jak Allegra wróci z pracy, to ona to zrobi. O, Galagher nawet wie, który pokój jest jego. Cofnęłam mu punkty logiki, ale nadal jest dosyć mądry. On nie, zepsuwanne, no ale on akurat to potrafi naprawić. Niech nawet nie zauważy. O, dostała awans, a ona będzie zmieniać pracę, tylko ona nadal nie ma tych 10 punktów kreatywności, bo nie ma czasu, kurde, tego nabijać. No dobra, weźmy na razie kotka. Jest taki i jest taki. Wszystkie to będzie pewnie kopia Bunkersa, albo w każdym razie bardzo podobny kot. To są oba samce, więc po charakterze najwyżej możemy. Ten jest trochę mądrzejszy. I ten jest też yy, trochę czystszy. Więc chyba weźmiemy tego. No dobra, nazwę go jak przyjdzie zastanowię się. Coldust. Dust. Czyli pył węglowy, yy, dlatego że kot jest czarny, tak. Pomyślałam, żeby nazwać go jakoś, yy, żeby to było związane z węglem. Myślę, że będę na niego po prostu mówić Węgielek. Gdzieś tam w Google'ach zobaczyłam takie imię i mi się spodobało. O. Pewnie mnie stroluje i wcale nie będzie czarny jak dorośnie, ale trudno. Bo to jest y, kod ze schroniska, który od startu tam był, więc ten mod na umaszczenie u małych zwierzaków y, na niego nie działa. Gdzie tu się kuweta zmieści w ogóle? No pewnie by się zmieściła tutaj pod tą szafką. I to by było spoko miejsce całkiem, ale nie wiem, czy ten kod będzie mógł tam wejść. W sensie, no mogę nam w objeccie to wstawić, ale nie wiem, czy on będzie mógł z tego korzystać. Także sprawdzimy. Um, w ogóle, zawsze, kurde, do dzieci wchodzę zamiast do zwierzaków. Ja nie wiem, po prostu za każdym razem. Um, muszę sobie kurcze rekolory tej kuwety w końcu jakieś wziąć, bo te cztery kolory, no często jest tak, że ta kuweta po prostu nie pasuje do niczego. Chyba sobie zapiszę, kurde, żeby w końcu to pobrać, bo już o tym myślę od miesięcy. I tancerz również. Teraz, jak jest mały, to jeszcze się nim, nim nie będzie bawił, ale później pewnie zapomnę mu kupić, więc już niech ma wszystko. Demi jako jedyna nie miała pragnienia w ogóle związanego ze zwierzakiem i oczywiście to ona go musiała odebrać i przynieść do domu. No dobrze, Galagier jest zadowolony, chce się zaprzyjaźnić z kotkiem i chce z Vanessą coś robić. No niestety... It's been promised to another... Oh. I can't stop you putting roots in my dreamland. My house of stone New ivy grows. And now I'm covered in you. <laughs> Ej, no w sumie to jest... Um, ja już sobie wcześniej właśnie myślałam o tym, że Ivy Taylor Swift to jest w sumie trochę o Vanessie i Gallagherze. Że jakby ona jest z innym typem, ale tamten gość, z którym miała romans, cały czas jej siedzi w głowie i w ogóle takie... no... Totalnie. Znaczy w tej piosence to chyba jest tak, że ona cały czas ma ten romans jakby, nie? No bo tam jest coś tam, że co, co on zrobi jak się dowie i takie rzeczy, więc tak. No nie wiadomo jak tutaj będzie w sumie do końca jeszcze. Ojej. hu. Oh no. <laughs> so yeah, it's a fire. Miło, ojejku. Śpiewa ze mną. O kurde, może się bawić tym jak jest mały. Ledwo sięga, to jest prawie takie jak on. Ten pitoszek. Ojejku. Nieźle się wytrenuje na tym, kurde, jak on ledwo doskakuje do tego. Ty mi lepiej pokaż, czy do kuwety możesz iść. No, ale w sumie tak ci się sikło za bardzo nie chcę. Oh, I can't. O, oh, oh, I can't. Właśnie. <laughs> I can't reach the litter box. Ehm... Um. No to gdzie my to wstawimy? Na górze tam nie ma miejsca. Tutaj on nie wejdzie. Co może na dworze mu po prostu damy tę kuwetkę? To ją przekoloruję na zieloną, żeby pasowała. Może tu gdzieś. Albo może tak po skosie niech będzie. Mam nadzieję, że on będzie mógł korzystać z tego, jak jest po skosie. I na tailu ustawione. O. Tak będzie git. Pokaż mi, czy teraz możesz. Nadal nie. Ojej. Jaki rozpaczliwy miałk. A tak może być? Biedny nie może w ogóle do toalety pójść. No dobra, szósta to się przełączam na Klimków. Chociaż tutaj już kurczę kawał czasu nagrywam, bo tego Galagera trzeba było ogarnąć, tego kota i w ogóle. No i. A. Nieważne. Nigdy nie pamiętam, że mogę przejść przez. A. W sensie, że jak jest się w rodzinie, to na górze jest to menu wybierania otoczeń, no nie? I że mogę do Stonefield przejść bez 32 ekranów ładowania pomiędzy. No trudno. I pisaliście, że nie do końca Wam pasuje do Marilyn w ogóle makijaż, dlatego że ona jest w sumie taka trochę niechlujna i może by jej się za bardzo nie chciało, w sensie, że, no, no, że, że może nie powinna nosić. Ja chciałam, chciałam trochę. Jakby podkreślić jej taką ekscentryczność tym, tym makijażem, takim ciekawym eyelinerem, no nie? Ale może macie trochę racji w sumie. Może lepiej by było jej dać jakieś kolczyki czy coś takiego, nie? W sensie mogę jej zrobić jakieś minimalne podkreślenie, tylko linii rzęs. Takie. Gdzieś tutaj miałam coś takiego bardzo delikatnego. O, w sumie ten eyeliner taki jest właśnie, że, że tylko troszeczkę daje taki, no, albo ewentualnie ten. Słaby tusz tylko, żeby miała tak troszeczkę. I na ustach mogłaby mieć też jakąś taką dziwaczną szminkę, bo szminkę nałożyć to jest tam raz, dwa, no nie? A eyeliner tam jakiś bardzo dokładny to, to jest ymm, trochę więcej roboty. Coś pokombinowałam i wyszło mi takie coś, tylko niestety krawędzie niebieskiej szminki widać cały czas. Ale nawet mi się podoba ten kolor. Taki zimny? No, może być. Justin? No, może te gorące pocałunki cię rozgrzeją trochę. No dobra, Bradley będzie dorastał za trzy dni. Tutaj mam normalnie jeszcze całą turę do zagrania. No, ale tutaj może pójść dosyć szybko, chociaż kurde, będzie weekend. Ona w sobotę idzie do pracy, on nie idzie w ogóle w weekend. Ona jest w ogóle nieszczęśliwa strasznie, bo ona cały czas próbuje arcydzieło sprzedać i jej nie idzie. A, ona w sporcie w ogóle pracuje. Mm, ta płacza on po prostu na nią patrzy, super. Ja jeszcze w ogóle nie wiem, czy Bradley nie będzie szedł na studia. Tak trochę on mi się kojarzy z jakimś takim darmozjadem, no nie. No bo on ma być takim oportunistą. Ale zasada jest taka, że Simowie z bogactwem i zdobywaniem wiedzy. Jeśli w ostatni dzień, przed, zaraz przed swoimi urodzinami, w ciągu powiedzmy tych ostatnich 24 godzin będą mieli pragnienie, żeby iść do koledżu, no to idą, nie? Więc yy, może nie będzie aż tak mało ambitny jednak. Aha, on chce być w ogóle tancerzem? Ej w sumie, w sumie niech będzie. No bo jego ym, hobby podświetlonym jest fitness. Mógłby trochę teraz przez weekend sobie popracować nad sprawnością fizyczną. No i fajnie. już ma zajęcie, kolega. No dobra, Maryla. Ty tutaj masz roboty jakieś do zrobienia. Ojej, jakiś zepsuty. Dobrze, sprzedamy komuś zepsutego robota. Rób po prostu dużo. Dopóki nie, nie wiem, nie zmarzniesz. Co tam, Elaganda? Ty się zajmij czymś. Możesz tam z tym, z synem potrenować, bo kondycja jest ci potrzebna. Masz miejsce? No. No i kurde. A jego to też jest fitness. No tak, bo oni mają przecież ten sam charakter. I czy czytę gazetkę przy okazji. Zabrałam im te gazety. Ten jeszcze miał też starą gazetę tutaj pod głową. Może se podłożył jak poduszkę, a ja mu zabrałam. Ale tutaj akurat mają kawałek dywanu, więc też tak w sumie wygodnie, nie? Nie na takiej twardej podłodze. No i fajnie sobie ćwiczą. Tylko go tam nie skop, kurde. O, dobra. Bradley chyba już ma dość. Podeptał ojca w ogóle. Może go nie skopał, ale go podeptał. Dobra, Justin jeszcze trochę, chciałam powiedzieć wytrzyma, ale no teraz to musisz poczekać na łazienkę niestety. Możesz sobie ręce umyć. To teraz sobie kawkę walnij. Jeden z drugim. Marilyn mogłaby sobie chwilkę przerwy zrobić, odebrać telefon i coś zjeść. Może zrób sobie kanapkę. A, bo ona i tak do, sz do szkoły, bo że do pracy idzie zaraz. Jak on chce być tancerzem, to ja mu w sumie może kupię radio. Niech on sobie tańczy i trenuje od najmłodszych lat. To, to, to nie jest w ogóle od najmłodszych lat, ale okej. Okay. Nawet nie wiem, jakiej muzyki będzie słuchał. Znaczy domyślnie jest latynoska, ale mam chyba moda, który sprawia, że losowej stacji słuchają. A mogę włączyć muzykę na, chwili, na chwilę i zobaczyć, co on włączył. Hmm. Chyba jakiś pop? Nie, bo na pop może przełączyć, więc nie wiem co to. Już nie ma muzyki. Demi. Czemu? I starą zabierzesz? A to zabieraj. Specjalnie do Stonefield oczywiście przyszła, żeby zabrać gazetę komuś. Chciałam powiedzieć, że może kupowała coś dla kota, ale po pierwsze, kiedy gram teraz Klimkami, to tego kota tam jeszcze nie ma teoretycznie. A po drugie, nie ma sklepu zoologicznego. No dobra, co ten Bradley jeszcze może robić? W sumie on mógłby jakąś pracę dorywczą sobie załatwić, jako że chce pieniądze zarabiać, a jest weekend i on nie ma kompletnie co robić. Może jeszcze się załapie, żeby pójść zaraz. Um, w muzyce mógłby pracować, skoro chce być tancerzem, jest to jakoś tam powiązane, tamten już tam wywija. Tu, w tym pracuje jego siostra, więc to nie za bardzo. No, bycie złodziejem mi do niego pasuje trochę. Właśnie tak jak zobaczyłam ten taniec, to mi się tak skojarzyło, że on mógłby być takim niespełnionym tancerzem, no nie? Że on by był w tym tańcu na niskich poziomach, nie zarabiałby jakoś specjalnie dużo i chciałby jakby zająć się tą pasją, ale po prostu nie wiem, nie ma wystarczająco talentu na przykład czy coś takiego i będzie taki trochę zablokowany w tej pracy na pewnym poziomie. Można mu też właśnie stopinatora dać. Um, i nigdy w sumie nie spełni tego pragnienia życiowego przez to, ale trudno. Um, to w tej muzyce go zatrudnię w takim razie. I tak by żerował trochę na tej galenie, dlatego że sam nie byłby w stanie się utrzymać z tej pensji jakby niskiego szczebla tancerza. Um, I no, coś takiego mi się już tutaj, taka historia mi się zarysowuje tutaj powoli. I że nigdy nie chciałby zmienić tej pracy, tylko ciągle by się upierał na, na tym tańcu, mimo że po prostu od pewnego momentu nie będzie mógł już pójść dalej. Ale może się trochę ta historia zmienić, kiedy on rzeczywiście pójdzie na studia. Jeśli pójdzie. Na razie ma pragnienie, zobaczymy jak będzie za parę dni. No, na trzecią miał do tej pracy, to już teraz nie będę go wysyłać. A jutro ma wolne, no nie. Miała być na weekend praca. A może jednak w kulinarnej go trudnie, bo tutaj było w niedzielę i jeszcze w medycynie może. Nie, medycyna to tak średnio. No, myślę, że może w tej, w tej kuchni pracować na zmywaku. Globalizacja! Co znowu ci nie wyszedł, to kurde. Jeszcze masz inne. One się nie iskrzą. No, Oliwia zaraz dziesiąty poziom. Ale nie wiem, czy to będzie. arcydzieło. O! No, w końcu jej się udało, kurde. Prawie usnęła przy tym obrazie, ale. O, i zrezygnować z pracy chcę, no tak. Szkoda, że nie ma y, pragnienia życiowego, żeby sprzedać ileś arcydzieł, nie? To by było całkiem spoko, właśnie dla malarzy. Tylko chyba na arcydzieła to w ogóle nie ma żadnego licznika. Jakby jest e, wspomnienie ogólnie o sprzedaniu arcydzieła, ale nie ma tak jak na przykład z najlepszymi przyjaciółmi, że zdobyłem pięć, pięciu najlepszych przyjaciół. Z arcydziełami nie ma czegoś takiego, że tam sprzedałem ileś tam arcydzieł. Więc no nie, nie wiem, czy nawet jeśli by zrobić e, własne pragnienie życiowe, po prostu moda, jakby, no nie, to czy dałoby się w ogóle. To zrobić w taki sposób, bo nie wiem, czy gra w ogóle ma jakikolwiek system, żeby to zliczyć. Tym razem nie trenują obok siebie, bo Justin tam robi jogę. Bo już może. No dobra, nie będę was więcej męczyć. Zdobyliście punkt. Chyba. Tak, Bradley też zdobył. I to już w sumie jakąś chwilę temu. O! Silny Justin. Tak, jak towarzystwa ma mało, matko. O, no to właśnie się rozwiąże sprawa towarzystwa. Ciało sobie ładne zrobił, no to trzeba kurczę wykorzystać. Okej, okay, Bradley idzie do pracy pierwszy raz. Justin chce kupić fotel. Czy jest na to miejsce? Czy jest w ogóle fotel pasujący do tej kanapy? Tak dużo pytań. No, czerwony fotel ogólnie to nie jest trudno znaleźć, ale czy to nie jest tak, to jest od kompletu. No, można by było w sumie coś tutaj mieć chyba. Troszkę ciasno się może zrobi. Ale jakby odrobinkę stołu w kuchni em, przestawić, to może... najlepiej to by było, jakby były trzy krzesła przy tym stole, ale trochę słabo. Nie dobra, niech będzie tak jak było. No to jest najlepszy układ mimo wszystko. I od razu sobie usiadł na nim. No, już mu się spełniło zarobienie pieniędzy, a ten college mu się nadal nie przerolował. Ma jeszcze jeden dzień. Dobra, chyba Maryla nie ma jednak wystarczających umiejętności, żeby naprawiać wannę. Też każe jej uczyć się techniki trochę, no bo nie uczy się umiejętności przy tworzeniu tych robotów, a jednak to ma sens, żeby umiała trochę techniki, no nie? Więc tak staram się, żeby punkt dziennie mniej więcej zdobywała. Na, na wyższych poziomach będzie wolniej to szło, więc już nie będę jej tak cisnąć. Ale na razie jak, jak drugi dopiero co zdobędzie, to, to spoko myślę. Ym, I jak jej wbije się ten punkt, to spróbuję może jeszcze raz tę wannę naprawić. Nie wiem, czy oni mieli spędzać czas, czy o co chodzi, że on usiadł, ale ona z nim rozmawia teraz o hobby, a on wstał z fotela. Kazała mi to zrobić, jak on siedział na fotelu i on wstał z tego, z tego fotela i usiadł na podłodze. To jest dosyć dziwne. To tak, jakby jakiś wykład mu robiła, kurde, o tej sztuce. A nie, bo to jest instruct in hobby. Co ja klikłam? Nie ja chciałam? Aha! O kurde, to ja nawet nie wiedziałam, że takie coś jest, bo ona na dziewiątym poziomie jest już y, tego hobby, więc taka interakcja po prostu jest dla niej dostępna. To ja nawet nie wiedziałam. O nie, ona ma, ona ma drugą aspirację romansowanie. No ma to jakiś sens. Maryla, ty nie za długo się uczysz tego. No co wy robicie? Przecież ty miałaś spacić, babo. No chyba średnio jej to pójdzie. Następnym razem. Normalnie to wszystko by wsiąkło w ten biedny dywanik. Byłby totalnie do wyrzucenia ten dywan. Taki zagrzybiały, Boże. <laughs> A zaraz chwila moment, jest czwarta rano. Ludzie! Dlaczego... Co? Dlaczego wy powstawaliście o czwartej rano? Nie, nie rozumiem czegoś. Oni się nawet jeszcze nie wyspali. Czy ktoś dzwonił do drzwi, czy coś? Nie, nie wydaje mi się. Jak tam ocenki, Maryla? Cały czas tak samo. I obradle ja też bez zmian. I tak samo bez zmian z koleżem, kurczę, a on już dzisiaj o 18 mógłby się postarzyć. Także no, poczekam jeszcze do jutra rana. Jeśli mu się przeroluje, także nie będzie już tego koleżu, no to go po prostu postarzę rano i tyle. A jeśli będzie nadal, no to będę go wysyłać i tyle no. Ten w ogóle dom cały by sprzątał on nawet nie jest taki schludny. Cztery no, punkty ma raptem. W ogóle fajnie by było tym ogrodem się zająć. To najlepiej, jakby to Oliwia w sumie robiła. Chociaż no widzę, że Bradley już się tym zajął, już mu zaczęło to przeszkadzać. Um, bo Oliwia ma w ogóle podświetlone hobby w naturze. Ona, ona się zajmuje sztuką, ale no automatycznie ma po prostu naturę ze względu na charakter. Co jest ciekawe, no bo hobby w naturze, jak się jest niechlujnym? Nie wiem, jakoś tak mi to nie pasuje. Chociaż może po prostu lubi się taplać w tych wszystkich rzeczach. No dobrze, Bradley, lekcji już nie musisz odrabiać, więc. Możesz się po prostu tutaj zająć krzeczkami. Oliwia ci pomoże. No oczywiście do czegoś się nie może dostać, ale i tak zrobi, bo przecież ma moda wspaniałego. Jest jedna z najlepszych rzeczy w ogóle jaka powstała. Że można na odległość obcinać te krzoki. Tylko. Że w sumie tego nie zrobił. Ona chyba już to robi teraz, nie wiem, bo oni to robią tak bardzo na odległość, że. O, właśnie. A Megan? No hej? Ale w sumie twojego brata tutaj nie ma? Także nie, nie a już jest, już wrócił, ale no wy się w sumie specjalnie nie lubicie, także nie wiem dlaczego tu wlazłaś. O ma Morgan, dziadzie. No, gadanie z ciotką w sumie zawsze spoko, nie? O, no i naprawiła, no i git! I już dostała następny punkt techniki i już nie musi się dzisiaj tego uczyć. Może sobie telewizję pooglądać, tylko że ona jest zbyt aktywna na to. To może jednak poczytaj sobie książkę. Ci się zaraz tam za przyjaźnią ciężko, a z tego co widziałam, to oni mają chyba jakąś chemię, więc. No ale na szczęście oboje już idą. Już się bałam, że ACR zaraz coś odwali. No dobra, i jak ten Bradley? No nadal chce iść. Patrz kurczę, jaki tutaj ambitny chłopak się nagle okazało. Um, zobacz, czy możesz sobie jakieś e, stypendium ogarnąć. Jezus, Maria, ten Monix hakt. Komputer ma tyle rzeczy, że ja nie mogę tutaj nic znaleźć. Weź, kurde, przez telefon do zrób. A, nic nie ma, bo nie ma specjalnie dobrych ocen, nie ma żadnych umiejętności. Nie nauczył się tańca wystarczająco, żeby to chociaż dostać za ukrytą umiejętność, także. A szkoda, w sumie, jakby, jakby sobie wyrobił trochę bardziej ten taniec, to, to by miało jakiś sens, że? Ale no w zasadzie, no tak jak powiedziałam, no prawdopodobnie nie będzie miał wystarczająco talentu, no nie? O, dzień śnieżny, świetnie. Więc właściwie, w sumie ma to sens, że nie dostał żadnego stypendium na taniec, że on będzie tak, tak trochę. Jakby próbował wymuszać ten taniec z siebie. W ogóle zastanawiam się, on będzie musiał chyba aktorstwo jakieś studiować, żeby to miało sens do tańca. Zobaczę, co tam um, jest ogólnie no, w tych karierach, no, nie? Przy tych kierunkach. Um, no to w takim razie stąd go już wyślę do, do tego kolegium. Um, niech mu będzie. Jeszcze się będę musiała zastanowić w następnej turze. Jeszcze mi jeden dzień tej tury został, ale już go sobie przesunę raczej na następną turę po prostu. Jak on będzie młodym dorosłym, to też Galena będzie mogła tam z nim coś robić, więc Git e, będą mogli sobie jakby odnowić tę swoją relację. E, I... Też będę musiała się zastanowić, czy nie będzie kogoś, kto do niego dołączy za jakiś czas na tych studiach. No, na pewno nie ma nikogo dokładnie w jego wieku, kto będzie na studia szedł, ale może Tiu na przykład, jeśli będzie chciał iść na studia, jest też bogactwowym simem, więc y, jest szansa. E, także możliwe, że jest między nimi na tyle mała różnica wieku, że on do niego dołączy po prostu, nie? Tam po dwóch czy trzech latach, czy coś takiego. E, więc no, to jest też taki trochę trudny czas teraz, że trzeba to y, tak między turami trochę robić. E, więc tutaj ten jeden Dzień niedograny będę miała przez jakiś czas, no trudno. Może tym razem wykorzystam tutaj ten dzień śnieżny, żeby Marilyn mogła sobie popracować nad tymi robotami i tym majsterkowaniem i tą techniką, ale obawiam się, że jak ja tutaj wrócę za nie wiem ile czasu, to ja nie będę pamiętać już, że ten dzień śnieżny tutaj był, a nie dostanę chyba ponownego powiadomienia na ten temat. Także może po prostu w tym momencie wyłączę, jeśli będę pamiętać, to będę pamiętać, a jak nie, to po prostu ją wyślę na piechotę. No to na tym zakończymy. Trochę się dzisiaj działo, już ponad dwie godziny to nagrywam, więc na pewno wyjdzie z tego jak, jakiś w końcu normalnej długości odcinek tak, następnym razem trzeba będzie ustawić tamtego Bradley'a w tym w tym koledżu, no nie, żeby on nie był tak gdzieś tam w skrzyni nie siedział, tylko żeby normalnie był młodym dorosłym i właśnie nowa Martinami trzeba będzie zagrać jeszcze trzy dni i to w zasadzie będzie już koniec tury, oprócz tego, że ten jeden dzień będę miała jeszcze tam do dogrania u, u tych Klimków, ale to nie będzie miało aż takiego wielkiego znaczenia. No i właśnie myślę, że priorytetem w następnej turze będą herbatniki, żeby sprawdzić, czy ten Tiu będzie dołączał do tego Bradley'a i ogólnie będę musiała tam przeanalizować kto ewentualnie jeszcze będzie miał szansę um, właśnie do tego koledżu też pójść. No i jak zwykle. Dziękuję za oglądanie, zróbcie łajka, dziękam, że mnie I widzimy się w następnym. Pa.